Jeśli mamy zbadać, czy występuje zależność między cechami, które są typowo jakościowe, na pewno nie możecie zastosować współczynnika korelacji liniowej Pearsona ani żadnej miary, która bazuje na średnich arytmetycznych. No, wynika to z prostego powodu, bo nasze cechy nie mogą być policzone, nie możemy na ich podstawie policzyć żadnej średniej czy odchylenia standardowego. Te wzory całkowicie odpadają. Wówczas zastosowanie ma statystyka chi kwadrat, która potrzebuje tylko liczebności zapisanej w postaci tabelki. Liczba wierszy, liczba kolumn może być tutaj już przynajmniej 2 na 2. Wtedy to policzenie chi kwadrat jest jak najbardziej możliwe. Statystyka chi kwadrat wygląda w jakiś sposób zawikłania, bo tutaj są zapisane, jak widzicie, dwie jakieś tam sumy, a suma taka podwójna oznacza, że to jest suma jakiejś tabeli. Ale pytanie, jakiej tabeli? Tabeli, która w środku ma tak wyliczone wartości. I po kolei, każda wartość, co oznacza, jak ją policzyć? Taka wartość zapisana N i J oznacza, że to jest wartość rzeczywista, która faktycznie zaszła w wierszu i w kolumnie J. Czyli to jest odpowiednio, czy to 16, 21, 42, tu akurat 58, 22 czy 29. A ta wartość N i J, ale z daszkiem, czyli z taką kreską u góry, jest to tak zwana wartość teoretyczna, wyliczona z określonego wzoru, która powiedzmy wyszłaby w przypadku na przykład braku korelacji. I teraz jak ją faktycznie policzyć? No jest wzór. Wzór wygląda znowu jak kolejny skomplikowany, ale nie jest to tak trudne. Po prostu, żeby policzyć dowolną wartość teoretyczną dla każdej rzeczywistej, a ich mamy łącznie tu 6, trzeba wyliczyć taki ułamek. Co ten ułamek nam mówi? Że sumę dla wiersza mnożymy razy sumę po kolumnie i dzielimy przez łączną liczebność, ile mamy wszystkich zbadanych elementów. Dobrze, i teraz tak. Tu są oczywiście symbolicznie zapisane te elementy, jak najbardziej poprawne, ale nie mam szczerze co tego analizować, bo najlepiej przejść do obliczeń. Zobaczcie tak, tak się w praktyce liczy chi kwadrat. Jeżeli mamy te wartości wejściowych liczebności, musimy wyznaczyć sumę z kolumn, jak i sumę z wierszy oraz sumę generalną. Suma generalna to suma jest tutaj dla tych wierszy lub dla tych trzech kolumn. Generalnie za każdym razem wyjdzie 188 i to są te nasze wartości NI, które mamy tutaj we wzorze jako NI bez żadnego daszka. To są wartości empiryczne, czyli zaobserwowane. Wartości teoretyczne są wyliczone z tego wzoru, czyli mnożę sobie. Zobaczcie w praktyce, dla szesnastki, ile będzie wynosiła wartość teoretyczna, ona jest liczona jako suma z kolumny razy suma z wiersza przez 188 jako sumę generalną. Wynik wychodzi 31,096. Jeżeli bym chciała dla 22 policzyć wartość teoretyczną, to dla niej liczę wartość teoretyczną następująco. Sumę z kolumny przemnożam razy sumę z wiersza, a dzielę całe to przemnożenie przez sumę ogółem, czyli 188. Wynik otrzymany mamy. I teraz, jeżeli dla tych sześciu liczb na tej samej zasadzie policzę sobie sześć wartości teoretycznych z odpowiedniej kolumny i z odpowiedniego wiersza, dzielę wynik przez sumę generalną, to możemy obliczyć tak zwaną statystykę testową. Ta statystyka testowa to jest suma takich elementów, które tutaj mamy zapisane. Czyli oznacza to, że od szesnastki trzeba odjąć jej wartość teoretyczną, czyli zgodnie ze wzorem, tą i wynik różnicy podnieść do kwadratu i jeszcze raz podzielić przez 31,096, bo tyle wynosi wartość teoretyczna dla tej szesnastki. To, co otrzymamy, to jest 7, a przykładowo skąd się wzięło 4,96? Od 42 odejmujemy 29 po przecinku. Tą różnicę, tak jak widzicie, to jest oznakowanie, tą różnicę podnosimy do kwadratu i jeszcze raz podzielimy przez wartość teoretyczną. Stąd wzięła się ta wartość. I teraz, czy ja sumuję według kolumn?
i wyniosę tu wynik, czy ja podsumuję sobie według wierszy, a z jednej kolumny otrzymamy konkretnie wszystkie sumy, czy z wierszy, czy z kolumny, i to, co wyjdzie jako wartość wszystkich tutaj elementów w tej tablicy 2 na 3, czyli z 6 elementów, będzie to policzona wartość statystyki chi kwadrat. Ja tu się cofnę i pokażę Wam, że oczywiście możecie sobie podejrzeć, jak były liczone te wartości teoretyczne. Później jak będziecie liczyć, to powinno Wam wyjść, że ten wynik daje taką wartość teoretyczną, bo tu mamy sumę z kolumny, tu jest suma z wiersza i dzielimy to przez sumę ogóły. Te wyniki są jak najbardziej do podejrzenia. Tak samo możecie podejrzeć, jak ja liczyłam statystykę chi kwadrat. Tu są te wyróżnice policzone i opracujemy przy liczeniu statystyki chi kwadrat między tymi wartościami a tymi wartościami, żeby uzyskać te wyniki. Te liczby są tutaj wypisane, zawsze możecie wstrzymać film. Oczywiście ten element oznacza, że to jest różnica podniesiona do kwadratu, taki zapis excelowski, a więc u nas statystyka chi kwadrat będzie musiała się równać tej wartości powyżej, czyli 22,015. I sam wynik statystyki chi kwadrat nic nam dużo nie mówi, czy jakaś określona badana przez nas zależność występuje, czy też nie. Najlepiej policzyć jakąś miarę typu współczynnik Czuprowa, czy kontyngencji Pearsona. Jest kilka ileś tam miar, każdy z Waszych wykładowców określa, którą miarę na podstawie chi kwadrat należy policzyć. W tym zadanku nie było określone, którą mam policzyć, więc zastosowana przeze mnie została miara nazwana współczynnikiem kontyngencji C. Pearsona i ona polega tylko na tym, jak widzicie, że z pierwiastka, czyli inaczej liczymy pierwiastek z ułamka, gdzie w liczniku, jak i w mianowniku jest chi kwadrat, ale w mianowniku dopisana jest dodatkowo łączna liczebność obserwacji, które zbadamy. I dopiero ten wynik po policzeniu pierwiastka z takiego ułamka podlega przez nas interpretacji. Ona zawiera generalnie takie własności, że zawiera się od 0 do 1, czyli jest w jakiś sposób unormowana i wartość bliska 0, tu już bym powiedziała, jest umiarkowana w takim zakresie od 0,3 do 0,6, ale bliska 0, bym powiedziała, taka wartość wskazuje na niezależność cech, czyli że jedna cecha nie wpływa w żaden sposób na drugą. Jak wiemy, każda miara opierająca się na statystyce chi kwadrat nie wskazuje na kierunek zależności, możemy tylko określić siłę takiej zależności. I u nas statystyka chi kwadrat wynosiła 22 po przecinku, a otrzymany współczynnik kontyngencji Pearsona może tylko świadczyć, że między jedną cechą, którą było zadowolenie ludności z przeprowadzonych reform, w zależności od miejsca zamieszkania jest umiarkowaną zależnością korelacyjną. Czyli nie określę, że bardziej w przypadku wsi to ludzie są mniej zadowoleni, czy też bardziej. Nie możemy tego tak zinterpretować, możemy tylko powiedzieć, czy taka zależność w rozumieniu naszego w wyniku jest zależnością umiarkowaną, słabą, a może jednak silną, co do zasady. Kończę omówienie tego filmu. Jeżeli macie pytania do tego filmu albo chcecie go skomentować, piszcie. Gdy będę miała taką możliwość, na pewno skomentuję, źle powiedziałam, odniosę się do tych komentarzy i odpowiem na wszystkie zadane przez Was pytania.